Ogólnie to jest ta druga Suzuki, to jest z 98 roku, RMK 125, tu już sobie wsadziłem kiwaczkę, mają nowe tulejki wszystkie, śrubki nasmarowałem i tak dalej, więc to wszystko ładnie chodzi, nie ma nigdzie luzu, wahacz to samo ma nowe tuleje. Sobie wsadziłem tutaj ośkę, będę musiał ją wyciągnąć, bo jak się silnik wkłada, to tutaj wchodzi silnik, ale tak tylko na przymiarki wszystko zrobiłem, nigdzie luzów nie ma ani nic, więc jest fajnie. Chłodnicę wsadziłem tak samo. Powoli takie pierdoły można już skręcać. Brakuje mi jeszcze korka. I kilku takich małych pierdół, które trzeba będzie się zakupić. Do silnika już mam wszystkie części, więc za niedługo będzie skręcane. I może coś z tego będzie jeszcze. Ale to na razie na spokojnie. Znaczy dwuja, teraz truje. Ale chodzi ci wszystko. No właśnie obczają wszystkie biegi, teraz czwóreczka. Weź sobie to wszystko z tym. Oblej trochę. No jakby na ten, to wiadomo, nie? Oblej sobie to wszystko trochę olejem. No i szóstka. No teoretycznie chodzi. Bo praktycznie też musi. Tam wielkiego jakiegoś czegoś nie ma. Jak wszystkie wodziki się powchodziły, to jest widzisz. No wszystko jest dobrze, no widzisz, hula. Tylko się, kurwa, się mówić. Nie obróć tego tak, bo to dźwignia musi być. Nie no, przed chwilą pijałem, więc. Tu się cała suszki składa. Silnik to samo. W końcu. W końcu. Po ilu, po miesiącu? Po miesiącu, no. Miesiąc przerwy. Czy nie, no miesiąc przerwy chyba było. No co, hula, no to. No chyba teraz Wał. Wał. Ale najpierw trzeba go umyć. Bo przecież był silver tape'em klejony. A gwint sprawdzałeś już? No fajny, fajny. A nakrętka. Rzucałeś ci nakrętkę? Właśnie nie. Rzucałeś mu nakrętkę chyba. No ale tak przerobił gwint ten chłopak, no to jest inaczej już, no nie? Trzeba normalną nakrętkę wziąć. Ta nakrętka. Uszczelkę tutaj, bez niczego, no nie? Bez żadnego smaru, bez niczego chyba, no no nie? nie? No tylko trzeba przetrzeć jeszcze ten rancik, nie? Ja mam uczyszczone już wszystko, tutaj było czyszczone. No to jak jest czyszczone, to zajebiście. Bo ja to ci to myłem wszystko. Wał sobie już siedzi, śmiga. Hula, Hula. zaraz bym powiedział. Wszystko jest tutaj posmarowane tak samo. Wisi sobie w powietrzu, więc wszystko jest czyściutkie. Pompa wody dobrze złożona? Pompa wody, nie ruszaliśmy pompy wody. No jak nie ruszaliśmy, ja to składałem ostatnio. No chyba dobrze jest. No tak. Co ma być źle? Teraz trzeba już trzymać. To... Trzymasz go? Tak, tak, trzymam, trzymam. To bym się mógł tutaj nałożyć, już. Uszczelka. Ładnie. Ładnie, to jest wszystko czyściutkie. Tylko trochę olejem posmarowane. No to tu jest niewskazane, żeby było smarowane w tym miejscu akurat, ale lecimy. Przez tą śrubę ci musi przejść. Którą? No tą co Tą, ma. tu. No. I delikatnie sobie gumowym młoteczkiem puknij, to ci się zejdzie, bo. Kur... E. Może nie. Czekaj, pozwinęła się trochę uszczelka. Dobra, jest git teraz. Ciekawe jak to będzie wyglądać, jak my obaj w maskach mówimy. Czy coś w ogóle będzie słychać? No, no chyba git jest. No przecież ty zawsze masz serii zasłonięty, nie? Nie. Jak gadam, to nie. Jak gadasz, to nie. Na nowych uszeleczkach wszystko jest git. Wiadomo. Obkręć tym, czekaj, tak samo damy oleju trochę. Ten stojaczek to jest najlepsze, co można było zrobić. Otóż to. Ile się namordowałem z tym swoim Suzuki, a teraz zobacz. Skrzynia biegów. Hula, wszystko. Skrzynia biegów sobie elegancko pracuje. Co dam? Dobra, dawaj ten mechanizm, ja ci go złożę i pokażę jak to się składa. Tu jest ten mechanizm cały.
i dwie sprężynki, no nie? Mhm. Czyli sprężynka musi wejść, z drugiej strony jest już wsadzona. A kulki były, czy nie? Nie, nie było kulek, tylko były te chyba. Były takie śmieszne te. Takie jak pierdolniki. No i teraz patrz, i tutaj masz, musi być, to nie jest obojętne, w którą stronę to ma być. Ty, bo... kulki muszą być. Wiem, tutaj się pokazuje, no nie? No. Nie jest obojętne, w którą to jest stronę, bo jak ja montowałem na odwrót jakoś, że ta bieżnia była z tej strony. No to od drugiej strony go założyłeś. Tak, i to mi się kościło. I to dlatego ci nie chodziło? Tak. Kurde, no to tak, ja to myślałem, że to jakiś specjalny, że o to chodziło, że w drugą stronę tą blaszkę się wsadza. Nie, tego się nie da założyć w drugą stronę. To jest wszystko na spokojnie. I teraz patrz, to wchodzi tutaj. Mhm. W tą dziurkę. Czekaj, to trzeba wywalić na początku. Na początku wchodzi ten popychacz. W to. A to musi wejść tą stroną, mniejszą jakby, w to. I teraz widzisz, co ładnie pracuje. Widzę, pięknie. Jest super z tej strony i z drugiej strony trzeba zrobić to samo, w ten sam sposób. To idę tutaj. No tak w ogóle zmieniając temat, świeca Suzuki, tak, no. Na takiej ją kupiliśmy. Znaczy taka była w zestawie. W pakiecie części. Iskra. Iskra z WS-ki. Tam mówiłem przecież na jednym z filmików, że oryginalna kosztuje 300, więc ktoś tutaj chyba zauważył tą cenę. Wszystkie crossówki, które się kupuje na nieoryginalnych świecach. Jeszcze nie miałem tego crossówki, którą bym kupił za jakieś fajne pieniądze. No bo zamienniki. A zamienniki z WS-ki. No i teraz to sobie wchodzi tutaj. Czekaj, trzeba to ścisnąć fajnie. Elegancko. Ten bolec powinno wejść. Nie wiem, czy to widać. Czekaj. Tylko, że kurczę. A nie, on tak idzie. Dobrze jest. Dobrze je. Mocno je. Czekaj, trochę go teraz. Wie, trzeba jeszcze to chyba zalać. Tu już zalewałem. Ale wiesz. I teraz spróbuj. Teraz jest jedyna. Ba. Teraz luz. No i jest. Jeden. Dwa teraz. Dwa? Dwa, bo jedyna była. Jak w dół? Przecież to w dół bierzesz. No ja. No jak tak to bierzesz, no, w dół? Przepraszam. Teraz jest luz, jedyna była. Teraz dwuja. Buja. Chuja. Trójka. Mhm. Czwórka. Piątka. Mhm. Czy szóstka? Szóstka chyba. Ta, bo już tutaj nawet widać po tym, a nie? Ta szóstka. Czy... Co? No, taki piękny. Filterek? No. Zajebiście. No, taki nie za fajny, nie za... Taki amerykański. Do kawuni. Do kawuni, no. Dobra, chodzą ci te biegi. No dlatego zbijam teraz. Podkładka. Olej. Teraz jest ten tryb. Tryb z tulejką jest. Z tulejką, tak. Teraz kolejna podkładka. I to. I ten zegarek. Czekaj. Gdzie ci śpiesz? No chodzi, teraz trzeba by naciągnąć, nie? No. Pokaż, gdzie ty chcesz go naciągnąć. Trzeba naciągnąć tu, ale to będzie za mało. Co za mało? Nie będzie za mało, bo też trzeba kopką weźmiesz, naciągaj tyle. Mówię ci, starczy. Mówię ci, stary, będzie lipa. No to zaraz zobacz, jak kopkę założę. Będzie lipa, tak jak w KTM-ie. Nie będzie lipa jak w KTM-ie, bo już tak składałem. No chłopie, patrz, jak to jest, mocno naciągnięte już. Kurde, no faktycznie. Łukasz. Już to składałem, to chłopie. Poczekaj, ja bym sobie może komiderkami załapał. Jesteś ładny, ci pozwalam, no. Rób sobie co chcesz, byle się naciągnął. O, i wsadaj teraz to. No i puchnij to teraz. I kopka, czekaj, kopkę tam masz, czy? Tu. I zobacz, jak to się będzie odbijać jak wściekłe teraz.
faktycznie. No ale w KTM hobby był cały obrót i było za mało. No ale to w KTM, ale w Suzuki wystarczy. No przepraszam, ale ostatnio KTM składaliśmy. No. No idzie jak złe, prawie silnik wyrwało. No. No to co ty dajesz teraz? Wyciągaj to. Raz, dwa. Tłoczek. Czekaj, o. No przecież zapomniałem, że to jest... Ej, olej wyleciał. Ty się nie zadawaliśmy. Ale wyleciał to, co żeśmy smarowali. No to cóż, teraz się nie zrobi. To już jest koniec. Nie jest koniec, tylko to trzeba wytrzeć teraz. Wsadzaj tego tłoka. Ile ten tłok będzie miał z godzin? Jest 10? No ponad 10 miał. 10 godzin miał, to jeszcze go nie zmieniamy. Bo po co? Dobra, wsadzaj tego tłoka, no i potem się nagra.